Edith Nesbit. Przygody młodych bastabliów Tłumaczenie Halina Jel Czyta Marta Wierzbiańska Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Rozdział siódmy Zakończenie A co robimy dzisiaj? Zapytała pani Baks. Przez ostatnich kilka dni bawiliśmy się po królewsku. To na łodzi motorowej, to w samochodzie. Nauczyła nas dwunastu nowych gier, z których tylko dwie były nudne. Dzień był piękny. Byliśmy wszyscy pokąpieli i bawiliśmy się na brzegu. Pani Baks paliła papierosy. Co robimy dzisiaj? Powtórzyła pani Baks. Nie wiemy, rzekliśmy, a chao dodał. Co będzie z biedną panną Sandal? Dlaczego z biedną? Zapytała pani Baks. Ponieważ jest biedna. Odpowiedział H.O. A skąd przyszło ci do głowy, że moja siostra jest biedna? Zapomniałem, że jest siostrą pani. Nie mówiłbym tego, gdybym pamiętał. Nic nie szkodzi. Byliśmy bardzo zawstydzeni i wściekli na brata, że przypomniał pani Baks o nieszczęśliwej siostrze. Proszę pani, chętnie zrobimy to, co pani będzie chciała. A więc wynajmiemy bryczkę, weźmiemy z sobą jedzenie i pojedziemy do Starego Lasku. Umówiłam się z waszymi przyjaciółmi z Czerwonego Dworu. Byliśmy uszczęśliwieni. Pojechaliśmy do lasu, gdzie byli już państwo z Czerwonego Dworu razem ze swym małym dzieckiem. Dziewczęta nieńczyły maleństwo, a myśmy się bawili w ruinach zamku, który stał pośród lasu. Śniadanie było świetne i zakrapiane winem. Wznosiliśmy więc nadzwyczajne toasty na cześć wszystkich obecnych Gdyśmy tak spożywali dary Boże Pani z Czerwonego Dworu dostrzegła gromadkę wiejskich dzieci Przyglądających nam się z pewnej odległości Zawołaliśmy ich do nas i podzieliliśmy się z doskonałym deserem Następnie bawiliśmy się z nimi w chowanego Kotka i myszkę, czarnego luda i wiele innych gier Uwaga! Zawołała pani Bax. Tutaj jest jeszcze jeden mały chłopczyk. I pokazując małego chłopca, który stał pod drzewem, dodała. Sprowadźcie go tutaj. Mama nie pozwala nam bawić się z nim, rzekła jedna z dziewczynek w niebieskiej, brudnej sukience. A czemuż to? Bo jego ojciec jest w więzieniu. Matka jego szuka roboty i też nie może znaleźć. Ależ to jest okrutne, rzekła pani z Czerwonego Dworu. Przecież to nie wina dziecka. Nie wiem, ale nam nie wolno bawić się z nim. Pomyślcie, powiedziała pani Bax, gdyby wasz ojciec był w więzieniu. Mój ojciec nie siedzi w więzieniu, rzekła Mała. Mój ojciec jest uczciwym człowiekiem. Nie żal go wam? Nie żal wam tego chłopca? Milczenie było odpowiedzią. Idźcie sobie precz, zawołała pani z Czerwonego Dworu. Chłopczyk będzie się bawić z naszymi dziećmi. Oswald podbiegł do chłopca, by go zaprosić do naszego towarzystwa. Dzień dobry, rzekł Oswald. Dzień dobry, odpowiedział chłopak. Oswald zauważył jego nędzne, dziurawe buty i mizerną twarzyczkę. Właśnie słyszałem, że twój ojciec jest tam, gdzie jest. Bardzo mi przykro i szczerze ci współczuję. Niebieskie oczy chłopczyka stały się jeszcze bardziej niebieskie. Spuścił je i powiedział: Nie idzie o mnie. Ale biedna mama. Trudno jest pocieszać ludzi, którzy mają istotne zmartwienia. Chciałem ci tylko powiedzieć, żebyś sobie nic nie robił z tych dzieciaków. My się będziemy bawić z tobą. Wiemy, że jesteś niewinny. I ojciec też jest niewinny. Złamał rękę i nie mógł zapłacić pieniędzy, które był winien, więc go wsadzili do więzienia. Oswald nie mógł znaleźć żadnej odpowiedzi. Wyjął więc z kieszeni nowy ołówek i scyzoryk i podarował mu. Po chwili nadeszła Dora. Powiedziała Oswaldowi, ażeby poszedł się bawić z dziećmi, bo ona chce porozmawiać z chłopcem. Oswald odszedł. A w powrotnej drodze Oswald zauważył, że Dora miała poważną minę i zapłakane oczy. Nazajutrz rano kopaliśmy nad morzem wszyscy, prócz Dory, która nie chciała się bawić. Ala też odeszła, lecz po chwili wróciła i rzekła. Chodźcie. Dora chce wam coś powiedzieć. HO jest zbyteczny, bo to nie jest zabawne. HO powiedział, Wy chcecie mnie zawsze pominąć. Jeżeli jest jakaś narada, mam do niej równe prawa. Mój HO, prosiła Ala, dostaniesz pensa na karmelki. I HO odszedł. Wtedy Dora zaczęła. Nie wiem, jak mogłam uczynić coś podobnego. Mieliście do mnie takie zaufanie? Powierzyliście mi to, mówiąc, że zasługuję na zaufanie. Zdawało mi się, że uczyniłam dobrze, a przecież powinna była czekać na waszą zgodę. Co się stało? Zapytał Dick, ale Oswald domyślił się od razu. Powiedz im, rzekła Dora, spuszczając oczy. Dora dała pieniądze panny Sandal małemu chłopcu, którego ojciec jest w więzieniu. Półtorej kwinej, szepnęła Dora. Powinnaś była nas w przód zapytać, rzekł Dick. Jak miałam to uczynić? Mówił mi o ojcu w więzieniu biednej mamie malutkim braciszku, który nie ma co jeść. Zbiorę pieniądze i oddam wam. Tylko wybaczcie mi, że postąpiłam tak. I miałaś rację. Zawołał HO, którego nie zauważyliśmy. Masz jeszcze dla tego głodnego chłopczyka pieniądze, które mi Ala dała na cukierki. Mam takie samo prawo powiedzieć moje zdanie, jak każdy z was. Co byście zrobili, gdyby wasz mały braciszek umierał z głodu, a nikt by się nad nim nie ulitował? I chaos rozbeczał się. To nie były jej pieniądze, rzekł Dick. Lecz Ala i Noel byli także po stronie dory. Dobrze więc, rzekł Oswald gorzkim głosem. Ponieważ większość jest po stronie dory, musimy ustąpić. Ale musimy zbierać, oszczędzać, by wszystko oddać pannie sandal. Przez lata całe będziemy oszczędzać. Och! zaczęła Dora beczeć. Nie macie pojęcia, jak mi jest przykro. Ale ci biedni biedni ludzie. W tej chwili przyszła pani Baks. Czy uderzyłaś się, kochanie? Zapytała Dore, która jest jej ulubienicą. Już mi lepiej. No to ślicznie. Odpowiedziała pani Baks, która podczas odbytych podróży nauczyła się nie zadawać zbytecznych pytań. Mamy gościa na obiedzie. Przyjechała pani z Czerwonego Dworu. Była dziś rano u matki tego chłopczyka, z którym nikt nie chciał się bawić, wiecie, prawda? I znalazła dla niej zajęcie. Dowiedziała się przy tym, że Dora dała jej półtorej gwinei. Musiał to być wasz cały majątek i muszę powiedzieć, że jesteście dzielne dzieciaki. Zapanowało przykre milczenie. A nie mówiłem? zawołał chao. Wtedy Ala rzekła. Myśmy nie mieli z tym nic wspólnego. To Dora. Wtedy Dora wybuchnęła płaczem. Ach, to nie były moje pieniądze. Nie miałam prawa, ale było mi żal, strasznie żal tego chłopca. A czyje to były pieniądze? Zapytała pani Baks. To były pieniądze panny Sandal. Huknął chaos, zanim zdążyliśmy go powstrzymać. I cała prawda wyszła na jaw. Była to długa, długa historia, w trakcie której przyszła pani z Czerwonego Dworu. Gdy powiedzieliśmy już wszystko, począwszy od skromnego życia, a skończywszy na handlu, pani Bax powiedziała nam dużo miłych słów, których tu nie powtórzę. A potem dowiedzieliśmy się, że jej siostra nie była w biedzie i nędzy, a żyła skromnie, bo miała takie upodobanie. Byliśmy szczerze rozczarowani, a pani z czerwonego dworu rzekła: Sir James przesłał biednej kobiecie trochę pieniędzy i męża zwolnił z więzienia. Oddała mi gwineę dla dory. Za resztę ugotowała sobie i dzieciom wspaniały obiad. Możecie więc kupić piękny prezent dla panny Sandal. Kupiliśmy jej bardzo ładną książkę i gdy przyjechała z swoim bratem Eustachem, wręczyliśmy jej. Oto ostatnia przygoda, którą wam opowiedział autor Poszukiwaczy Skarbu. Żegnam was, drodzy czytelnicy. Szczerze życzliwy autor Oswald.